najbliższych taśmach prawdy dowiecie się prawdy o Mozarcie. Dawno, dawno temu, w odległej PRL-owskiej galaktyce. Szczerze mówiąc, nie wiem, skąd wzięło się moje zainteresowanie akwarystyką. Pewnie u jakiegoś kolegi zobaczyłem akwarium. Tak, ze 30 litrów, ramowe, full wypas, z gupikami. I na zasadzie, kumpel nie może mieć lepiej. Wypożyczyłem od babci słoik po ogórkach, jakiś taki wielgachny, zwężający się na górze. Bladego pojęcia nie mam, skąd pojawiły się pierwsze ryby. Pewnie też od kolegi w ramach wymiany za resoraka. Rośliny? Też nie wiem. Pamięć jednak zawodzi. Ale wiem, co miałem. Moczarkę, która bardzo mi się podobała i świetnie rosła w słoiku. Chyba nigdy nie miałem lepszej i lepiej wyglądającej. Walisneria też była, ale taka bardzo gruba, sztywna odmiana. Nie pamiętam w tej chwili łacińskiej nazwy. Ciężko już ją spotkać. I te rośliny wszyscy koledzy mieli. Nie było skąd wziąć innych. No może po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś innego może w wodzie rosnąć, no. Ale próby były. Próby zintegrowania rogatka wyłowionego z lokalnego bajora ze słoikiem z rybkami. Próba udana. Przez 2 dni. Potem rogatek rozpoczął proces rozpuszczania się. Ale 2 dni szpanowało się nową roślinką. Następną roślinkę pozyskałem z kradzieży. Kradzież odbyła się w akwarium szkoły podstawowej. Stało tam duże, jak na tamte czasy, chyba 80-litrowe akwarium bez oświetlenia, grzałki i filtra. Nie wiem, czy coś tam żyło oprócz ślimaków, ale za to zarośnięte było całe walisnerią spiralis. Trzeba było tylko wsadzić rękę do akwarium i pociągnąć za długi listek i roślinka powinna już być moja. Cóż za zdziwienie zapanowało, kiedy pociągnięta roślinka wyciągnęła sznurek następnych roślin. Tak nauczyłem się, że rośliny potrafią rozmnażać się przez podziemne odrosty. Nie wiem, jakim cudem nikt nie zauważył tego bałaganu w akwarium, którego dokonałem. Ale roślinka została pozyskana, zawinięta w wilgotną gazetę, wsadzona do tornistra. A jak ktoś nie wie, jak wygląda tornister, Google, i przytachana do domowego słoja. Nie wiem też kiedy, rodzice zauważyli, że akwarium zajmuje mnie na dłużej i przez to nie wpadają mi do głowy głupie pomysły. Ale zauważyli, bo któregoś dnia ojciec przywiózł do domu ogromne akwarium ramowe 80 litrów. No to był szok. Skąd je wziął, nie wiem. Ale chyba zostało zakupione, bo wyglądało wtedy na nowe. Zresztą nic mnie to wtedy nie obchodziło. Szaleństwo pojemnościowe, 80 litrów, ile słoików po ogórkach się w nim mogło zmieścić. Ojciec z racji prac w geologii przytargał też torbę rzecznego żwiru. Pojawił się szklany filtr fajkowy ze starą rajstopą w fajce i warczący brzęczyk. Brzęczyk stał na szybie na krywowej i brzęczał przez to 3 razy mocniej niż normalnie. Z tego też powodu był włączany rzadko, że tak powiem, od święta. Było też oświetlenie, połączone z ogrzewaniem akwarium. Była to konstrukcja mojego dziadka. Żarówka powieszona na krawędzi akwarium, do połowy zanurzona w wodzie. Wieczorami zapalałem ją i można było oglądać akwarium, kiedy nie było światła dziennego. Wodę wymieniałem całą, bo jakże inaczej można było. Całe akwarium myło się i szorowało w wannie. Żwir płukało się w gorącej wodzie. Ryby przeżywały ten czas w starym swoim więzieniu, czyli słoiku. Umieralność ryb była bardzo duża. Zmiany warunków bytowania, brak stabilizacji akwarium robiło swoje. Często pojawiała się pleśniawka. Były też glony, ale z braku oświetlenia tylko zielone gluty na żwirze i liściach roślin, które były bardzo łatwe do zdejmowania i człowiek się specjalnie nimi nie przejmował. To pierwsze akwarium miałem u dziadków na łódzkim Teofilowie. Z tego też powodu, a raczej dzięki temu mogłem jako dziecko udawać się na pierwsze giełdy akwarystyczne, o jakich słyszałem, które odbywały się w Łodzi w Domu Kultury Lutnia. To było dla mnie i moich kumpli coś niesamowitego. Tam były cuda, o jakich nikt z nas nie słyszał. Jakieś urządzenia, ryby, których nikt z nas nie znał, rośliny. Przychodziliśmy do domów chorzy na akwarystykę.
Chodziło się tam zawsze ze świeżo umytym słoiczkiem, żeby kupić rybkę albo parkę. Na nic więcej nas nie było stać, ale chodzić było warto, bo sama ta atmosfera była niesłychana. Tłum ludzi, zapach wody z akwariów mieszający się z dymem klubowych, ścisk i my ze słoikami w specyficznej Mission Impossible, dostania się do sprzedawcy i wyduszenia z siebie parkę tych czarnych z księżycowymi ogonami, poproszę. Chodziło oczywiście o Molinezję. A niestety, dobre się kiedyś musi skończyć. Trzeba było się w końcu wyprowadzić z Teofilowa. Akwarium przyjechało do kolejnego miejsca zamieszkania. Potem przybyło jeszcze jedno. Dostałem je od kolegi, który skończył karierę akwarysty. Akwarium ciekło i musiałem pod nie stawiać miskę. Stało na stelażu. Uszczelnianie nie powiodło się, ale żal było tak wielkie, 60-litrowe, wywalać. A na ponowne oszklenie nie było kasy. Te akwaria wytrwały jakiś rok albo półtora. Przybyło obowiązków, innych zainteresowań, akwaria zostały zlikwidowane. I bez akwarystyki przeżyłem jakieś 20 lat, a może i dłużej. I traf chciał, że poznałem kiedyś człowieka, który w domu miał 400 litrów morskiego akwarium. No to chyba jednak było za wiele jak na moją słabą wolę. I zaczęło się na nowo. Od jego brata dostałem akwarium 80-litrowe, już normalne, klejone. Rozpoczęło się szaleństwo roślinno-rybne. Osiemdziesiątka po jakimś czasie wróciła do poprzedniego właściciela, którego ponownie zaraziłem tą wodną chorobą, pozdrawiam, a u mnie pojawiło się akwarium 340 litrów. Długo nie trwało, a pojawiło się kolejne, tym razem odkupione od kolegi z łódzkiego forum akwarystycznego, 240 litrów. I wszystko to zaczęło się od słoika z parą gupików. Obecnie działa i ma się dobrze 5 zbiorników. 240, 2 razy 120, 60 i 20 litrów. Wszystkie je można zobaczyć na moim kanale na YouTubie. Można też je zobaczyć osobiście, ale do tego trzeba być biuściastą brunetką stanu wolnego.